dobry. W poprzedniej części zaprezentowaliśmy Wam śląskie tańce, takie jak mazurka, waloszki czy polka śląska. Były to bardzo popularne tańce wśród Ślązaków, tańczone przy okazji różnych uroczystości czy zabaw. Chcielibyśmy teraz zaprezentować i mam nadzieję też wspólnie zatańczyć kolejny śląski taniec, grożone, zwane też grozikiem. Składa się on z dwóch części. W jednej części będziemy wykonywali polkę na podskoku, natomiast w drugiej części będziemy sobie grozić. A jak? Zaprezentujemy! Zanim przejdziemy do części tanecznej, spróbujmy nauczyć się tekstu piosenki. Powtarzajcie za mną. Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele. Nazbierało niewiele, niewiele, hej. Przyszedł do niej braciszek, połamał jej koszyczek. Oj ty, ty, oj ty, ty, za koszyczek zapłać mi. Oj ty, ty, oj ty, ty, za koszyczek zapłać mi. I spróbujmy zaśpiewać. Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele. Nazbierało niewiele, niewiele, hej. Przyszedł do niej braciszek, połamał jej koszyczek. Oj ty ty, za koszyczek zapłać mi. Oj ty ty, za koszyczek zapłać mi. Okej, przejdźmy do tańca. Stajemy obok siebie, podajemy sobie dłonie. Dłonie zewnętrzne, otwarte, lądują na biodrze. I będziemy wykonywali 8 taktów polki na podskoku do przodu. Uwaga, zaczynamy. 5, 6, 7 i... Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, zeskok. Zeskok wykonujemy lądując twarzami do siebie. Następnie przechodzimy do części drugiej. Najpierw wykonamy 3 akcenty klaszcząc w swoje dłonie. Raz, dwa, trzy. Następnie 3 akcenty tupiąc. Raz, dwa, trzy. Będziemy grozili sobie najpierw prawymi rękami. Raz, dwa, trzy. Następnie lewymi rękami. Raz, dwa, trzy. Dziewczyny robią obrót przez swoje prawe ramię. Następnie ponownie grozimy sobie ręką prawą. Ręką lewą. I panowie wykonują obrót przez swoje prawe ramię. Spróbujmy połączyć obie części. 5, 6, 7 i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć i dwa, sześć i dwa, siedem, dwa, osiem, zeskok. Raz i dwa, akcenty. Raz i dwa, akcenty. Grozimy, grozimy, obrót partnerki. Grozimy, grozimy, obrót partnera. A teraz spróbujmy z muzyką. Część naszego układu będzie wyglądała następująco. Polkę na podskoku będziemy wykonywali w tak zwanym kółeczku. Podajemy sobie obie dłonie i zaczynając z nogi prawej wykonujemy polkę na podskoku w prawą stronę. I raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa na cztery, zeskok. Następnie wykonujemy polkę na podskoku w lewą stronę. Uwaga, raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, zeskok. Następnie partner i partnerka obraca się w prawą stronę. Będziemy się nieco od siebie oddalać. I raz, dwa, trzy. Następnie 3 akcenty. Raz, dwa, trzy. Następnie wracamy obrotami w lewą stronę. Raz, dwa, trzy i 3 akcenty klaszcząc w dłonie. Raz, dwa, trzy. Grozimy prawą ręką, lewą ręką. Partnerka wykonuje obrót. Raz, dwa, trzy. Znowu grozimy
Grozimy. Grozimy. Partner wykonuje obrót. Spróbujmy połączyć obie te części. 5, 6, 7 i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, zeskok, raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, zeskok, obrót, akcenty, obrót, klaśnięcia, grozimy, grozimy, obrót partnerki, grozimy, grozimy, obrót partnera. A teraz z muzyką. Kolejną część rozpoczniemy tak jak część pierwszą, czyli pójdziemy 8 taktów, poleczki na podskoku do przodu, trzymając się za ręce. Następnie złapiemy się za ręce i zamienimy się miejscami. Raz i dwa, trzy akcenty, raz, dwa, trzy. Wracamy na swoje miejsca, raz i dwa i akcenty klaszcząc. Raz, dwa, trzy. Grozimy. Grozimy i oboje wykonujemy po dwa obroty. Raz i dwa. I grozimy, grozimy i ponownie dwa obroty. Raz i dwa. I spróbujmy połączyć to w całość. Pięć, sześć, siedem i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i siedem i osiem i. Trzy akcenty. Trzy akcenty. Grozimy, grozimy. Obrót, obrót. Grozimy, grozimy. Obrót, obrót. Spróbujmy z muzyką. Zatańczmy teraz cały układ, łącząc wszystkie części, których się nauczyliśmy. Kolejnym śląskim tańcem, którego się nauczymy, będzie owczarek. Był on popularny w różnych regionach Polski, tańczony na różnych zabawach, również przez dzieci. Wykształcił się mniej więcej w okolicach XVIII wieku. Składa się z dwóch części, podobnie jak grozik, z części wolnej i części szybkiej. W części wolnej będziemy wykonywali charakterystyczne klaskanie w dłonie, natomiast w części szybkiej polkę na podskoku. Ponownie zacznijmy od piosenki. Powtarzajcie za mną. Owczareczek nasz wygnał owce w czas, a ja za nim ze śniadaniem, a on uciekł w las. I spróbujmy zaśpiewać. Owczareczek nasz wygnał owce w czas,
A ja za nim ze śniadaniem, a on uciekł w las. Przejdźmy do części tanecznej. Stajemy naprzeciwko siebie, nogi złączone w pozycji szóstej. Będziemy klaskali kolejno w kolana, dłonie, prawe ręce. Kolana, dłonie, lewe ręce. Kolana, dłonie, prawa, lewa, kolana, dłonie, obie. Spróbujmy z muzyką. W drugiej części łapiemy się za ręce i na poleczce, na podskoku w prawą stronę idziemy najpierw 8 taktów. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i siedem i ze skok. I wracamy w lewą stronę 8 taktów. Raz i dwa i trzy i cztery i 5 i 6 i 7 i 8 i. Spróbujmy całość z muzyką. Część owczarka wykonujemy w następujący sposób. Część, w której klaszczemy, będzie ona identyczna. Natomiast część, gdzie tańczymy polkę, wykonujemy w sposób następujący. Robimy rozejście. Partnerka zaczyna z nogi prawej, a partner z nogi lewej. Robimy takie małe kółeczka od siebie. Uwaga! 5, 6, 7 i. Raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa. Następnie podajemy sobie obie dłonie i kręcimy kółeczko w polce na podskoku w lewą stronę. I raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, zeskok. Następnie puszczamy swoje dłonie, partnerka prawa, partner lewa. Ustawiamy otwarte dłonie na biodrze i wykonujemy polkę na podskoku do przodu. Uwaga! 5, 6, 7 i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć i dwa, sześć i dwa, siedem, dwa, osiem, zeskok. Super, spróbujmy z muzyką. Zmodyfikujmy nieco nasz układ. Stajemy dokładnie naprzeciwko siebie. Będziemy trzymali się w ramę, to znaczy lewa dłoń partnera obejmuje dłoń prawą partnerki. Partnerka swoją lewą rękę kładzie na ramieniu partnera, a partner obejmuje partnerkę, trzymając dłoń swoją na jej plecach, dokładnie na jej łopatce. Ustawiamy się bokiem do kierunku tańca i będziemy wykonywali krok polki dosłownej. 5, 6, 7 i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć i dwa, sześć i dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, pięć i dwa, sześć i dwa, siedem, dwa, osiem. Spróbujmy z muzyką. Thank you.
Tańczmy całość z muzyką. Mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my. Dziękujemy Wam za wspólny taniec i do zobaczenia.